dobry, witam wszystkie panie dziergające. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o tym, jak zrobiłam mój ostatni sweter. Ponieważ nie robiłam go absolutnie tak, jak się zwyczajnie robi, czy to od góry, czy to od dołu, robiłam kawałkami, trochę od góry, trochę od dołu i wyszło bardzo fajnie, bardzo jestem z niego zadowolona i wobec tego chciałam się tym zadowoleniem z wami podzielić. Także teraz będę wam pokazywać, jak ten sweter jest zrobiony. Mimo że on już jest cały zrobiony, to wam po prostu tylko opowiem, bo wyszła naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Robienie mojego swetra rozpoczęłam od rękawów. Nabrałam 30 oczek tutaj na obwód przy mankiecie i robiłam cały czas ściegiem gładkim w tę i z powrotem do pewnej wysokości, ponieważ nie miałam aż takich krótkich drutów, żeby robić na okrągło, bo to naprawdę jest, zobaczcie, na szerokość dosłownie nadgarstka. Także od pewnego momentu robiłam dopiero na okrągło i potem tutaj o, doszłam do momentu raglanu, zakończyłam robótkę, to znaczy nie zakończyłam, tylko zostawiłam na żywych oczkach zawieszone na drucie. Zrobiłam potem drugi rękaw, o, w ten sam sposób, widzicie, tutaj też jest zeszyte i potem dalej jest na okrągło. Doszłam do momentu tutaj podkroju pachy, czyli do tego stopnia, do tego momentu. Zakończyłam robótkę, czyli tak samo zostawiłam żywe oczka zawieszone na drucie, po czym rozpoczęłam tutaj, nabrałam oczka na tą część od pachy w górę. Połączyłam wszystko, tę stronę, rękaw, potem w tą stronę tył, drugi rękaw i robiłam na okrągło całość, odejmując oczka na raglan. Robiłam dosyć nierównomiernie, bo i tak ta włóczka jest nierównomierna, także nie było widać, raz częściej, raz rzadziej odejmowałam oczka, ale wyszło tak, że się wszystko bardzo ładnie zgodziło i dociągnęłam do końca tutaj, do dekoltu, czyli mojego takiego ukochanego rodzaju golfika kraterowego, który się tak odrobinkę wywija. On nie jest wysoki, ale jest taki, że po prostu zakrywa tutaj szyjkę tak troszeczkę wyżej niż tak dookoła szyi. Po czym te oczka tutaj stąd nabrałam na drut okrągły na żyłce i robiłam potem w dół na okrągło cały czas, bo tutaj już szwów nie widać, prawda? O, tu nie ma żadnych szwów. I w ten sposób dociągnęłam do końca mojej włóczki, przy czym się okazało, że troszeczkę za krótki będzie ten sweter, o, bo tutaj jest mało centymetrów, a chciałam mieć przynajmniej 35-40 centymetrów tutaj od podkroju pachy do końca swetra, bo taką długość lubię. Wobec powyższego znalazłam sobie włóczki zupełnie inne. Zobaczcie, to tu widać bardzo dobrze. Zupełnie inne włóczki są, ale są podobne kolorystycznie. One na żywo są bardziej podobne kolorystycznie niż tutaj film mi obejmuje, ukazuje, ale robiłam je. Całość tutaj swetra robiłam na drutach numer 5 i ściegiem gładkim. Natomiast tutaj, żeby uzyskać taki melanż, to robiłam ryżem. I ponieważ ryż na ogół jest wzorem, który wychodzi dużo szerzej niż gładki, to robiłam go na cieńszych drutach. Także cieńszym drutem robiłam i dzięki czemu w ogóle, zobaczcie, ani mi się nie wywija, ani mi się nie marszczy.
Czyli tak, tą część zrobiłam drutami numer 5, natomiast tą część tutaj zrobiłam na drutach 3,5, które mi się doskonale sprawdziły w ściegu ryżowym i było robione w ten sposób, że był kolor niebieski, fioletowy i ten taki różowisty. Także bardzo jestem zadowolona z tego swetra, bardzo jestem zadowolona z efektów. I potem jeszcze pokażę, jak ja w nim wyglądam. Nie mam ze sobą kija od selfie, dlatego będziecie musiały mnie podziwiać tylko w ten sposób. O ile nadejdzie jeszcze jakaś kolejna osoba, to ją zmolestuję, żeby mi zrobiła zdjęcie, żebyście zobaczyły, jak ja w tym wyglądam. Czekajcie, może w ten sposób będzie lepiej? O, w ten sposób troszeczkę się lepiej prezentuję. I w ten sposób wygląda mój sweter. To jest mój ukochany rodzaj golfika. Widzicie, on tutaj bardzo ładnie, taka jakby stójeczka jest. Nie jest żaden taki golfik wywijany, ani ostrzyżany, tak w sam raz jest. Jestem z tego naprawdę bardzo zadowolona. To co, mam nadzieję, że film Wam się spodobał i zainspirowałam Was do zrobienia podobnego egzemplarza. To naprawdę jest bardzo łatwe i bardzo fajnie wychodzi. Do zobaczenia w następnym filmie.